To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Gośka, was my, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Jest u nas Antek! Chodźcie! Potłuczony wazon. Ale super! Za mną, za mną! Nie dogonicie mnie! Hurra! Patrz na to, Antek! Wio, wio! Cześć, mamusiu! Cześć! A może wyjdziecie sobie na dwór? Tam jest więcej miejsca na hasanie i bieganie. Nie, dzięki, mamo. Bawimy się dzisiaj w domu. No dobrze. A czy możecie się uspokoić? Zaraz będzie obiad. Dzisiaj zupa pomidorowa i kanapki z szynką. O, pycha, pycha, pycha! Ja moje ulubione! Miam. To w co się teraz pobawimy? Już wiem. Ty się chowasz, a kiedy ktoś, kto cię szuka, będzie blisko ciebie, robisz bu! Bu! Tak, straszony, chowany. Wy się chowacie, a ja liczę. Dobra? O, chodź, Antek. No już, już, już. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Tutaj. Tak, chowamy się. Pięć. Sześć. Będzie nam tu trochę ciasno. Siedem. Szybciej, Antek. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Idę. Zaraz was znajdę. Zanim mnie przestraszycie. Waszej mamie. Nie, będzie bardzo smutna. I zła. To był jej ulubiony wazon. Tosiu, Tymku, Antku, obiad gotowy. Spróbujemy go naprawić po obiedzie. A jak go nie naprawimy, to wtedy powiemy mamusi. Proszę, częstujcie się. Zrobiłam kanapki z szynką i z serem. Specjalnie dla ciebie, Antku. Wiem, że to twoje ulubione. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Jesteście jacyś spokojni. Smakuje ci, Tymku? Pycha. Wszystko w porządku? Może powinniście się pobawić w coś spokojniejszego. Może sobie porysujecie. Dziękujemy za obiad, mamusiu. Czy możemy iść porobić coś na górze? Oczywiście, że możecie. Cieszyliśmy się, że już było po obiedzie. Chodźcie.
Bardzo dziękuję za obiad. Przepraszamy, nie byliśmy głodni. Nic nie szkodzi. Jak skończycie rysować, pokażcie mi swoje rysunki. Przyszedł czas naprawić wazon mamusi. Próbowaliśmy posklejać odłamane części wazonu klejem z mojego piórnika. Nie. Nie. Ale nie było łatwo. Spróbuję to skleić plasteliną. Nie próbowaliśmy jeszcze z taśmą klejącą. Właśnie! Ja będę cięła. A ja podszywam. Dobra, wy mi podniecie taśmę, a ja dopasuję połamane kawałki. Najpierw największy. Gdzie on był? Teraz następny. Zobacz, ten włożymy tutaj. Tutaj. Tak! Prawie się udało! 3, 2, 1, już! Tak! Naprawiony! Brzydko to wygląda. Oj, mamusia zauważy taśmę. O. Mamusia będzie naprawdę smutna. Już wiem! Możemy to zamalować. Tak! Soczek! Szybko, idzie mama. Przyniosłam wam soczek. No dobra. Dzięki, mamusiu. O, co robicie? Jeszcze dokładnie nie wiemy co. Nie, jeszcze nie. O, no dobrze. Wypijcie tylko soczek. Dobrze. Trzeba było powiedzieć mamie. Wiem. O tym wazonie. No wiem. Przecież go naprawiliśmy. Odstawmy go z powrotem na miejsce. Znosiliśmy wazon po schodach, żeby odłożyć go na miejsce. Cześć, drużyno. Cześć, cześć, tato. Tato. Dzień dobry panu. A gdzie wasze głośne okrzyki? Cześć, tato. Gdzie jest mamusia? Mam coś dla niej. Cześć. To dla ciebie, kochanie. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy. O, dziękuję ci. Są śliczne. Czy dzisiaj jest wasza rocznica ślubu? Tak. Jesteśmy małżeństwem od 6 lat. Dziękuję ci, kochane. Wstawię je do wazonu. O, to dziwne. Gdzie jest mój wazon? Potłukł się nam. Przepraszamy. Naprawdę nam przykro. Mogliśmy ci powiedzieć. Próbowaliśmy go naprawić. Spójrz. Macie rację. Mogliście powiedzieć mi od razu i razem byśmy go naprawili. Ale nie tak. Przepraszamy. Przepraszamy. Przepraszam. Przepraszamy. O. Nic się nie stało. Wypadki się zdarzają. Dobrze? Założę się, że nikt nie ma takiego wazonu jak ten. O. O. Antek poszedł do domu. A mamusia naprawiła wazon przy pomocy specjalnego kleju dla dorosłych. A potem rodzice się wystroili. Kwiaty wyglądają pięknie. Och, ty też wyglądasz pięknie, mamusiu. O, dziękuję. O. Dzisiaj z okazji rocznicy robimy sobie z mamusią niespodziankę i wychodzimy do restauracji. Was też czeka z tej okazji niespodzianka. Wtedy mamusia powiedziała... Nie mogę się doczekać. Dziś po południu przyjdzie się z wami pobawić wasza opiekunka Daria. Dziś po południu przyjdzie się z wami pobawić wasza opiekunka Daria. Lubicie, jak Daria się wami opiekuje? Tak! Uwielbiamy ją! Obiecajcie, że będziecie grzeczni i nic nie potłuczecie. Obiecujemy! Obiecujemy! A teraz rocznicowy przytulanie! Przytulaniec! I to, powiedział tata, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj była rocznica ślubu mamusi i tatusia. Pamiętacie, jaki prezent dał tatuś mamusi? Czy to był bukiet kwiatów?
Czy może pudełko czekoladek? Odpowiedź znajduje się za elementem układanki. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to bukiet kwiatów. Zobaczcie. A gdzie wasze głośne okrzyki? Cześć, tato! Gdzie jest mamusia? Mam coś dla niej. Cześć. To dla ciebie, kochanie. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy. O, dziękuję ci. Są śliczne. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.